Cześć, Karolina z tej strony. Wiem, dawno mnie na kanale nie było. W sumie, no to od rozpoczęcia sezonu. Więc postanowiłam coś tam ponagrywać dla Was. No i tak wyszło, że wybieram się teraz na tygodniową zasiadkę karpiową. Notabene został mi niecały tydzień do ogarnięcia wielu, wielu rzeczy. Więc też postanowiłam sobie powiązać parę przyponów. Słuchajcie, u mnie oczywiście padło na kordę White Gape'y i White Gape'y X'y, czyli dwójki i czwórki. Oczywiście wkrętki z Undercarpia, lecionka z Nasha, w sumie bardzo fajna. Co tu jeszcze mamy? Mamy mini ringi, rurki antysplątaniowe i oczywiście lider. Lidera w sumie mam powiązanego na wędkach. I to, co mi zostało, bo tam jest chyba 1,5 metra tego lidera. Więcej w sumie nie potrzebowałam. Także resztę lidera, którego mi zostało, to jest oczywiście 100 metrów, 0,55, 30 lb, tak jak pisze Nesha. Więc sprawdził mi się do przyponów idealnie. Wszystko jest zrobione na diriga, jest na wkrętkę i jest na mini ringa i oczywiście trzy włosy powiązane też już są, także jest wszystko ogarnięte, prawie wszystko. Najważniejsze, że haki już są, to jest po prostu coś, co mnie zmusiło do powiązania w sumie tych haków. Dlaczego? A dlatego, że jadąc do sklepu, obojętnie jakiego, karpiowego oczywiście, nie było gotowych haków z przyponem już dwójek. No masakra, nie? Internet przekopany od A do Z. Nie ma nigdzie dwójek. Są czwórki, są szóstki, ale nie ma nigdzie dwójek. Także u mnie jest to. To mnie w sumie zmusiło. Także mamy w tym momencie zrobionych czwórki, dwójki, które będę oczywiście tam już sobie na łowisku ogarniać. Myślę, że polecimy w sumie z tymi dwójkami white gape'ami z kordy. Wszystko oczywiście będzie zawiązane już tam na miejscu. Taktykę, jaką sobie obiorę, to oczywiście kulka 20 i 16 pop-up. Więc wszystkie trzy kije. Jak to będzie wszystko? Nie wiem. Jak na razie kukurydza będzie gotowa. Będzie gotowa. Będzie się muczyła już od czwartku. Czwartek, piątek, w sobotę będziemy gotować. W niedzielę założę sprzęt cały, poogarniam sobie tam i no i co? I od poniedziałku, a tak, cały tydzień na łowisku. Mam nadzieję, że w końcu coś się ruszy, bo ten sezon troszeczkę, no, padła jedna dwudziestka, ładne amurki też zostały połapane, no będziemy widzieć, co tam się wydarzy. Z nowości, jaki jeszcze mi się udało ostatnio dorwać i to na, że tak powiem, z voucherem, już Wam pokażę, jest ta szafka. Szafka się składa z trzech półeczek. Oczywiście te półki są tutaj usztywniane. Tu już mam parę rzeczy powkładanych. Półeczki są powkładane. Tu jest jeden odpowietrznik tych półek, tej szafki. Szafka jest wodoodporna, także materiał jest naprawdę wodoodporny. Z boku ma jedną taką dodatkową kieszeń. Tutaj ma kolejną dodatkową kieszeń, no i jest blat. Powiem Wam szczerze, że na takie tygodniowe zasiadki, żeby ułożyć sobie gdzieś ciuchy, cokolwiek innego, no powiem Wam, mega się sprawdzi. Jest rozłożona, na ten moment tak to wygląda. Jeżeli chodzi o cokolwiek, to tak, mam nowy mikrofon krawatowy, którego aktualnie właśnie testuję.
Mi się wydaje, że jak produkt z Chin za takie pieniądze, no to jakość dźwięku chyba jest dobra. Przynajmniej mi się tak wydaje. I nie jest zła. Aczkolwiek zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, jak wiatr przyjdzie. Nie był w ogóle ten mikrofon jeszcze testowany, jak przy wietrze. Także próby są na razie jako tako, no, czekają. Kolejną rzeczą, która też mi przyszła z Chin, to jest właśnie jedna lampa. Bardzo fajne ma tryby. I kolejna lampka. Też taka malutka, auć, stołowa. Statyw oczywiście do tej większej, do tego ringa jest mój. Więc tylko została przekręcona. Słuchajcie, pod powerbanka sobie podpinacie. Macie światełko, jak najbardziej. Akumulatory naładowane, a dokładnie jeden akumulator jest naładowany. Akumulator z łódki jest też naładowany, także cały sprzęt w sumie, który mam, notabene, który potrzebuje jakiegoś prądu, akumulatora, jest naładowany, więc mam nadzieję, że tydzień wystarczy. Także my się widzimy za jakiś czas. Na pewno się będziemy widzieć za jakiś czas w kuchni karpiowej. Także do zobaczyska. Cześć, witam Was kolejnego dnia. Dzisiaj mamy środę, 11 września. Oglądam sobie Warmuza. Ostatni filmik w Czechach na The Lowe's. Tworzę sobie listę zakupową na ryby, na całą tygodniową zasiadkę. Przeglądam sobie tam Rockwolda. Tworzę różne inne rzeczy. Ogólnie czuję się. Nagle dostaję maila. Patrzę. Twoja paczka jest w punkcie odbioru DPD Żabka. Więc biorę klucz do mojej niuni, do mojej polusi i szybko biegnę odebrać swoją paczuszkę. Wiem, jaka to paczka. Wiem, co w niej jest. To była paczka, która była wyczekiwana. A mianowicie zobaczymy sobie zaraz, co w tej paczce. W paczce jak w paczce, nie? Otwarta, moje narzędzie zbrodni już jest. Mam nadzieję, że jest dobrze doświetlona. No i teraz tak. Moje narzędzie zbrodni sobie zabieram. Otworzymy sobie pakę. A tam likwidy się ukazują. Kuleczki. Zamontowe. Sweterek marki RP Bates. Czyli guma balonowa. Kolejny to jest migdał kokos orzech, kamikadze mięta, znachor i peleciki. Co najważniejsze, wyczekiwano smog moje dipy. To jest tylko po prostu uzupełnienie towaru na cały tydzień. Także braki. Pelet 11 mm, ale może liquid, znachor. Czyli korzenno-cytrusowe. Bardzo dobrze mi się sprawdza na tej wodzie. Jestem mega zadowolona. Wydajny przede wszystkim, nie trzeba go dużo lać. Ładnie się na ziarnach. Upływa bardzo ładnie ziarna i się przede wszystkim trzyma. Jeżeli chodzi o liquidy. A jeżeli chodzi o leciki, to jest kolejny liquid z Ventura. Może ja sobie to w ogóle odsunę. To będzie najlepiej. Czyli dwa liquidy z Nahora, dwa liquidy z Sweetera, gumy balonowej, bo resztę mam. To jest naprawdę tylko uzupełnienie zapasów, których potrzebuję. Popki, dokładnie popek, też z Nahor, bo mi się skończył, więc 16 mm. Może. Jasne, jedną ręką to co możesz, nie? Robimy to tak. O, popuściło. Mam nadzieję, że popuściło. Tak, popuściło. Okej.
Popki wyglądają tak. Bardzo fajne. Fajną wyporność mają, także jest wszystko ok. Idealnie zbalansowane, też dają dobrą robotę. Jak sobie dobrze zbalansujecie, to są zajebiste. No i przede wszystkim ładnie pachną. Także tak, to mamy uzupełnienie towaru. Oczywiście smoke, sweater, żeby nadać tej chmury, tej intensywności na dnie, nie? Żeby to było mega dopalone i tak dalej. Smoke'a też sobie odsuniemy. Smoke z Nahor musi być, czyli też korzenno cytrusowe. Jeżeli chodzi o pelety, tego sweaterka też sobie odsuniemy. Ja muszę sobie tylko telefon poprawić, bo widzę, że mi zaraz wypadnie. Jeżeli chodzi o pelety, no tutaj niestety kurier no rozwalił mi znowu wieczko, ale cóż, no to jest jakieś uzupełnienie, więc sobie dosypię i zrobiłem po prostu miksa. Jeżeli chodzi o sam pelet, może uciemniemy tego teścia, to jest 11 mm. 11 mm, on się prezentuje tak, pachnie ładnie, intensywnie, jest pokryty proszkiem, no proszkiem, bo jest wszystko uwalone, co widać, co całe tą skrzynkę, Boże, to wiaderko, ale pachnie nieziemsko, polecam, jeżeli ktoś nie był na stronie, jest zainteresowany, zapraszam. Jeżeli chodzi o pelet, mamy tu wymiar, nie mamy tu, mamy wymiar, mamy. Tu jest wymiar podany, jest to sweater, jest to guma balonowa. Tu macie cały skład. Jest to Aller Master na bazie firmy Aller Aqua. Także jest dobra firma, no firma, jakby to powiedzieć, no peletu, tak? Po prostu nasz Pawełek podjął współpracę, więc jest no co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie, ten pelet jest dla mnie sztos, jest naprawdę mega. No więc wracając jeszcze tam do tematu. I teraz tak, pelet mamy, sweater z Nahor, co tam mamy, kamikadze i Kanada, czyli sernenka klon. Z Nahora już znamy, czyli cytrusy, kamikadze, mięta, sweater, no to wiadomo, guma balonowa. I jeżeli chodzi o z Nahora, jeżeli chodzi, Boże kochany, o Kanada Heaven dokładnie, jest to oczywiście klon sardyn. Fajne połączenie, powiem wam, jeżeli chodzi o połączenie dwóch smaków, czyli z Nahora z Kanadą, powiem wam szczerze, robi mi to nieziemską robotę. Bierzecie dwa rodzaje kulek, bierzecie dwa rodzaje peletu, łączycie to razem, robicie bałwanka, robicie, nie wiem, dwie dwudziestki, obojętnie jaką macie wizję, jak wam się to sprawdzi, mi się sprawdza po prostu kulka dwudziestka, a tu mam 16, widzę, Paweł mi dał, ale to tam ciul, niech jest. Kulka dwudziestka na hakówka, na włos czy na diriga, roniriga, jak tam wolicie. Wszystko w własnym zakresie. Bierzecie, no ja zawsze daję tak, kulka dwudziestka, hakówka, podbita popkiem na przykład, albo z Nahorem, albo Kanadą, pelet, Kanada, z Nahor, kulki, z Nahor, Kanada. I liquid booster, obojętnie co, ja akurat używam liquidu z Nahor. Do tego dajemy smoke'a, żeby nadać intensywność. Chmury, tak, wszystko do wody. Miazga, powiem wam szczerze.
Tak samo jak nutshota łączę na przykład z wanilią. O, to też jest dobre połączenie. Na przykład amury, no powiem wam szczerze, no amur nie przepuści tej okazji. Nie wiem czemu, ale jeżeli amur wejdzie w tą stronę i w to łowisko, gdzie jest po prostu nęcone tym nutshotem i wanilią, nie da rady. Amur za amurem i mówię wam to na faktach. Jak mi brały ostatnio małe karpie, takie do 10 kilo, małe karpie do 10 kilo, no wiadomo, my czekamy na wielką rybę. Wielka ryba to już tam 15-16, nie? Aspiracje powyżej 20, nie? 30 to już marzenie, ale u mnie tam akurat na łowisku, gdzie jadę, nie pływałem 30. Największa jest 23 z hakiem, nie pamiętam ile. No to powyżej 20 kilo, nie? To już jest to, nie? Konik musi być, prawda? Ale jeżeli brały mi do tych 10 kilo, no to brały mi na Twittera, na kamikadze, na znachor. A zaczęłam nęcić właśnie trzecią wędkę nutshotem, czyli ten słynny migdał, kokos, orzech i wanilia. Nie mam tu akurat wanilii. Jest w piwnicy, gdzie jest cały atrybut i jeszcze czekam po prostu na kolejną paczkę od firmy RP Bates, od Pawła właśnie z paroma innymi rzeczami. Jak liquidem, tam jeszcze co tam były, smoki z nutshota, z wanilii i parę innych rzeczy, już nie pamiętam. No to powiem wam szczerze, ogień, miazga z amurami było. Wiadomo, amur, jak się odpali, no to się odpali, nie? No i tyle. Także może wam pokażę, jak wyglądają. To sobie odsunę, to sobie odsunę tu, to sobie odsunę tu. Kamikadze jest zielona. No, a wygląda jak mięta, nie? No. Także kulki 20, kamikadze, ziarno, zboża, rośliny itp. itd. Całe możecie sobie wszystko poczytać na necie. Więc jeżeli chodzi o znachor, to jest znachor, widacie. Jeżeli chodzi o znachor, on jest taki żółtawy. Zielono-żółtawy, nie wiem jak to nazwać. Taki, no taki sratkowaty, można powiedzieć. Coś takiego. No jeżeli chodzi o kamikadze, no to wiadomo, zielone, bo to mięta, prawda? Tu. A jeżeli chodzi o Kanadę, ciężkie to, bo to boksy czekilowe. Kanada. Sardynka klon, 11 mm. Alert aqua. On jest pomarańczowy. Wyłaś. No i patrzcie, nie otworzy go, nie? No mordo. Dawaj. No, pomarańczówka. Może kamera tak tego nie daje, ale on jest pomarańczowy. No i tyle, jeżeli chodzi o dostawę na tą chwilę. To właśnie, bo przychodziły mi produkty takie podstawowe, jak właśnie typu znachor, sweater, kamikadze, Kanada. Z produktów premium, nazwijmy to tak, no to właśnie jest Nutshot, potem jest X-Marine. Nie pamiętam składu, bo akurat tam u mnie na łowisku to są sumyki karłowate i szczerze, nie opłaca mi się po prostu wrzucać takiego typu futru, żarcia, kulek i tak dalej, no gdyż ponieważ, no nie czarujmy się, nie chce mi się bawić sumikami karłowatymi, żeby mi co chwilę brał sumik karłowaty, bo się wścieknę i co chwilę z tym latać, wywalać to i tak dalej, no to sobie wolę, nie wiem, na federka połapać i pobawić się z tymi sumikami. Mam tydzień czasu, zobaczymy, może się coś tam na federka pobawię. Jeżeli chodzi o kulasy, nie, dzięki, postoję. Także ten. Tam jeszcze jest, nowe kulki się nazywają, one się nazywają Squid,
Chyba tak, ale to wszystko znajdziecie po prostu na stronie, wpiszecie sobie www.rpbase.pl czy samo rpbase. Znajdziecie stronę bez problemu. Tak samo na Facebooku nas znajdziecie, na TikToku nas znajdziecie, gdzie jeszcze Instagram. Naprawdę tych stron tam jest dużo. Więc ja was też serdecznie oddelegowuję, żebyście sobie poczytali. Tam są waftersy, dumbbellsy, nie wiem czy ma, ale na pewno są waftersy. Także ja tam bardzo się z ofertą sklepu nie znam, bo ja biorę to, co potrzebuję, tak? To, co ja potrzebuję, to biorę. Więcej? No po co mi więcej? Więc tak naprawdę czekamy na resztę zamówienia. Widzimy się tam w kolejnej części. Jak już dojdzie reszta zamówienia do mnie. Mam nadzieję. No i zobaczymy. A, i jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła i też którą się cieszę. Ja sobie muszę was na chwilę zastopować. Zrobimy sobie pauzę. A mianowicie też przyszły mi dwa nowe stoliki. Stoliki rozkładane na ryby. To jest stolik akurat, nie wiem, chyba na 6 osób. Coś tam było, w Decathlonie kupione. Bardzo fajne, nie chce mi się go rozkładać. Zobaczycie wszystko na rybach. I taki mniejszy stoliczek. Ja go nazywam takim fajnym stoliczkiem. Go wyciągnę z firmy. Nie będę mówić, bo będzie lokowanie produktu. Się mogę doczepić. Ja ten stoliczek będę na pewno używać w namiocie. To jest więcej niż pewne. To jest więcej niż pewne. Ale będzie mi też posługiwał na takie typowo właśnie, jeżeli będę mieć namiot rozłożony, gdzie będzie mój prysznic, gdzie będzie moja toaleta. Zresztą wam wszystko pokażę, jak się rozłożę, jak sobie mieszkam na tygodniowej zasiadce i weekendowej zasiadce. Tam rura z odkurzacza jeszcze widać, że nie przejmujcie się, bo tak sprzątanie jeszcze trwa. Więc zobaczycie wszystko, jak się porozbijam. Będzie, no powiedzmy, takie tygodniowe mieszkanie, prawda? Survival niby pełną gębą, ale już nie do końca. Także on będzie mi tam służył, on jest przeznaczony do zadań specjalnych, ten stolik. Ja to tak nazywam, zadania specjalne. O, to sobie tam jest. I jeszcze jedną rzecz, z którą na pewno będziemy mieć, to ja już mam powyciągane, ale tu jest orzech tygrysi. Orzecha tygrysiego mamy na chwilę obecną 10 paczek. Ja mam coś jeszcze, tego orzecha w pełnicy. Tu już mam, no wyłaź, tu już mam wyciągnięty orzech. Jest to kilówka, miks orzecha tygrysiego, bo to nie jest duży, to nie jest XL, to jest normalny orzech tygrysi, to jest po prostu do, że tak powiem, do futru, nie? Do zanęty, do kukurydzy, do rzepiku, do konopi. Także, przepraszam, także urozmaicenie. No, o szapce żeśmy ostatnio wspominali, prawda? Coś jeszcze wam mam mówić? Chyba już nie, więc tak naprawdę... No co, to czekamy na resztę pakunków. I w sumie co? Będziemy się widzieć już na kolejnym, w sumie to nie w filmie, tylko części filmu, bo to będzie podzielone z przygotowania na zasiadkę, z całego obrządku, w sumie właśnie myślę, plus dojazd. Czyli tak, jeszcze mamy do zaliczenia jeszcze jedną paczkę. Przygotowanie do gotowania kukurydzy, czyli ile biorę, jak biorę i co biorę. Później mamy pakowanie, a odpuszczę pakowanie. I później się zobaczymy już w trasie na dowodę, ale w trasie na dowodę zobaczymy się w niedzielę, teraz tą niedzielę. I później się zobaczymy na łowisku, ale to już takie właśnie rozkładanie i tak dalej, itp. itd. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na razie to takie, wiecie, chaotyczne, bo kurde, tyle na głowie, tyle do zrobienia, że... No trochę jest. Także widzimy się w kolejnej części tego filmu. Cześć, witam was w piątkowy wieczór.
zbliży prawie północ, więc już można powiedzieć sobotni wieczór. Ja gotuję sobie kukurydzę. Przygotowania trwają. Jak na razie mamy tyle. Ładnie to burgocze. Słuchajcie, była mowa na temat tych kulek od Pawła. Nie, ale niestety dojdą mi na łowisko, więc to jest mój ostatni film z przygotowań. Może coś tam jeszcze nakręcę, jak będziemy się pakować. Ale na ten moment tak, dwa gary kukurydzy się będą gotować. Jeden się już gotuje, co ładnie, pięknie, bulgocze. Patencik jest taki właśnie, że jest folia aluminiowa. Przynajmniej piec nie jest wypalony cały. Co jest mega. Kolejny aspekt sprawy, już jest tyle ugotowane. Jest orzech tygrysi. Jedno wiaderko już gotowe. Schładza się, już można dotknąć. W drugim wiaderku jest tyle. Do tego jest orzeszek tygrysi. Jedno wiadro. Tyle zostało kukurydzy moczone. Kukurydza moczona przeze mnie 24 godziny. I jeszcze jedno wiadro czeka, ale prawdopodobnie już go zabiorę na rybę. Jeżeli chodzi o samą kuchnię karpiową, to na razie tyle. Kukurydza dochodzi. Jutro pakuję auto. W niedzielę jadę sprzęt zawieźć. Coś tam sobie pomęcimy. Coś tam sobie już posądujemy. I zobaczymy. Mamy tydzień zabawy. Tydzień zabawy. Zobaczymy, jak to będzie. Także ja gotuję sobie kukurydzę dalej. Pewnie mi jeszcze trochę zejdzie, bo jest jeszcze twardawa. Nie jest taka, jak powinna być. Uwaga, będzie spadywać. Kukurydza konopiarza pik. To wszystko będzie rozwijało we wiaderkach. No, mam nadzieję, że się sprawdzi. Jak na razie tyle. No co? Więcej nie mogę nic powiedzieć. Wysądujemy miejscówki. Może coś nowego mi się upatrzy. Zobaczymy, jak to będzie. Co to będzie? Oczywiście opaska fishing. Fishing in Poland. Może uda mi się ją obrócić. O. Złapiesz zuma, Tim? Fishing. Czyli Fishing in Poland. No, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Mam nadzieję, że połapiemy. Nastawiamy się na grubego zwierza. Gdzieś tam. 20 kilo kukurydzy gotowanej już. No to mamy wiadra po 10 kilo. Do tego pójdę 3 razy po 5 kilo. Gdzie będzie przygotowana już sama zanęta. Ale to już na rybach. Na ten moment potrzebuję niecałe 10 kilo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to przejdzie tak, jak powinno przejść. Także my się widzimy już przy pakowaniu. Bądź już w drodze na rybę. Do zobaczyska. Witam Was bardzo serdecznie. Karola z tej strony. Po wodzie grożą. Deszczem cały czas sobie pada. Niech pada, bo to jest susza. Dobrze, że nie ma żadnych nawałni. Witam Was jeszcze raz serdecznie. Ten sobotni w sumie deszczowy, sobotni deszczowy popołudnie. Ja zaczynam pakowanie na zasiadkę karpiową tygodniową, którą zaczynamy od poniedziałku. To co? Zabawa w Tetrisa. Czas zacząć. Więc lecimy z tematem. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright.
Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky. As we pass by, with dreams flying high. No maps, no plans, just an open road. Wherever it leads, we'll happily go. Each sight, each sound, a memory to keep. In this adventure, dreams run deep. On this road, every scene's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. Cześć, witam was bardzo serdecznie. No słuchajcie, lecę już sobie na łowisko, jestem na obwodnicy w Rybniku. Złapiesz zooma. No co, z jakieś, nie wiem, pół godzinki jazdy przede mną. Mam nadzieję, że sytuacja tam jest opanowana po tych wszystkich opadach, deszczu. W każdym razie Wisła nie była jako tako zagrożona, z tego co wiem. Gdzieś tam okolice Czechowic-Dziedzic, zbiornika Goczałkowickiego i tak dalej. Tam była sytuacja no ciężka, trudna, tak? Uroczysko karpiowe no pływało. Więc mam nadzieję, że ogólnie sytuacja jest ogarnięta. Zobaczymy, no. Mam nadzieję, że jest wszystko w porządku, także my się już widzimy na łowisku. Jak na razie sytuacja jest okej. Okay. Z tego co widzę, jest wszystko w porządku, nie ma żadnej tragedii. Zobaczymy no oczywiście, jak tam dalej. No, będziemy widzieć, jak to wszystko będzie wyglądać, ponieważ no, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Tu gdzieś był fotoradar, z tego co pamiętam, jest. No są zelane pole, coś tam w wiadomościach gadali, że most w Drogomyślu jest zamknięty, ale z tego co widzę, to jest no okej. Nie jest zamknięty, jest wszystko w porządku. Fotoradar. 400 metrów. No, mam nadzieję, ograniczenie że, prędkości. Mam nadzieję, 70 że to się, kilometrów na godzinę. Że to się nie nagrało, aczkolwiek pewnie się to nagrało. Znając życie, mamy na blacie 70, więc spoczko jest. No więc tak naprawdę jest no nieźle. Zobaczymy w ogóle, jak tam poziom Wisły jest. Mam nadzieję, że okej. Jeżeli chodzi o widoczki, proszę bardzo, coś tam sobie jeszcze ponagrywamy i zrobimy małą przebitkę. Także ja was zapraszam do dalszej części materiału.